Cześć, witajcie w kolejnym odcinku porannego przeglądu spółek. Zapraszam Was na odcinek piątkowy, ostatni w tym tygodniu, poprzedzający otwarcie na polskiej giełdzie. I na początek krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. Wczoraj druga już z rzędu sesja wzrostowa na Wall Street. Udało się po dosyć słabym początku sesji wyciągnąć te indeksy w górę, chociaż wzrosty wczoraj też nie były jakieś imponujące. Indeks WIG wzrósł o trochę ponad 0,5%. Indeks WIG 20 wyszedł najlepiej na tej wczorajszej sesji, ale i tak ten wzrost nie był jakiś szczególnie wysoki. Wyniósł 0,70%. Indeksy MWIG 40 i SWIG 80 tutaj już skromniejsze wzrosty, odpowiednio o 0,19% indeks MWIG 40 i zaledwie 0,02% indeks SWIG 80. Przed nami sesja piątkowa, ostatnia już przed weekendem. No i dzisiaj ta sesja mimo wszystko jednak zapowiada się ciekawie. Mamy ważną publikację dla inwestorów z Ameryki, co przełoży się zapewne na sentyment w USA, ale też może się przełożyć na sentyment podczas dzisiejszej sesji. Chodzi tutaj oczywiście o comiesięczną publikację raportu na temat sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Będzie to raport za maj. Zobaczymy, jak prezentuje się rynek pracy w Stanach Zjednoczonych. Rynek spodziewa się lekkiego przyspieszenia dynamiki wzrostu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i w sektorze prywatnym. Nie jakiegoś szczególnie wysokiego przyspieszenia, natomiast minimalnie spodziewa się większych odczytów w stosunku do kwietnia. Jeśli chodzi o dynamikę wynagrodzeń, tutaj rynek spodziewa się, że będzie ona taka sama jak w kwietniu, czyli wzrost o 3,9%. W ujęciu rok do roku i jeśli chodzi o stopy bezrobocia, tutaj też rynek nie spodziewa się zmian i również zakłada utrzymanie poziomu 3,9%. Oprócz tego w kalendarium makroekonomicznym mamy też dzisiaj m.in. publikację raportu na temat PKB w strefie euro za pierwszy kwartał, finalna publikacja. Rynek spodziewa się wzrostu o 0,4% rok do roku i dodatkowo też dzisiaj o godzinie 14 pojawi się protokół z ostatniego posiedzenia RPP. Przejdźmy do spółek. Pierwsza spółka, jaką dla Was przygotowałem, czyli Bumbit. Bumbit szacuje, że przychody w maju wyniosły 16,5 miliona złotych. Oznaczałoby to spadek o 7,5% w stosunku do kwietnia. Po odjęciu kosztów pozyskania użytkownika i prowizji platform zostaje 5,6 miliona złotych, co stanowi spadek o ponad 16%. Szczególnie mocno wzrosły prowizje z platform, bo o 24% do 1,51 miliona złotych. Koszty pozyskania użytkownika były akurat niższe, spadły o 5,5% do 9,38 milionów złotych. Prezes spółki poinformował, że spadki związane są z gorszymi wynikami gier Hyper Casual. Bumbit odnotowuje spadek rentowności kampanii marketingowych, zwłaszcza na platformie w serwisie Facebook, ze względu na silniejszą konkurencję ze strony dużych platform sprzedażowych. Gry Midcore wygenerowały przychody o kilkanaście procent wyższe, jak informuje spółka. Pełniąca obowiązki członka zarządu PKP Cargo Monika Starecka oznajmiła, że planują zmniejszenie inwestycji w bieżącym roku w związku z trwającym spowolnieniem na rynku i trudną sytuacją grupy. Spółka przez najbliższe miesiące zamierza realizować tylko inwestycje, które są niezbędnym minimum. Stwierdziła, że trudna sytuacja PKP Cargo jest m.in. pokłosiem beztroskiego spojrzenia poprzednich zarządów na właśnie aspekt inwestycji. CAPEX spółki wzrósł w 2023 roku aż o 121,8% do 1,72 miliarda złotych. Starecka ocenia, że rynek przewozu towarów koleją jest już jednak na dnie spadków i można spodziewać się zmiany trendu lub nawet odbicia.
I ostatnia spółka na dzisiaj, Sfinks Polska. Sfinks Polska spodziewa się, że w drugim kwartale uda mu się utrzymać dynamikę wzrostu sprzedaży gastronomicznej lub nawet poprawić. W pierwszym kwartale spółka odnotowała 47,5 miliona złotych przychodów ze sprzedaży gastronomicznej, co stanowi wzrost o 7,4% rok do roku. Spółka dalej dąży do tego, aby do końca roku wszystkie restauracje były franczyzowe. Obecnie lokale franczyzowe stanowią 80% restauracji spółki. Dodatkowo Sfinks pracuje nad biznesem hotelarskim. Wiceprezes Mateusz Cacek poinformował, że przygotowują program licencyjny dla hoteli, gdyż jest to obiecujący kierunek rozwoju. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku porannego przeglądu spółek. Zapraszam Was na kolejny tydzień i dziękuję za uwagę.